Cześć, tutaj nocny Marek. Godzina 2:45. Za około 10 minut nastąpi przelot, bardzo krótki przelot najnowszej paczki Starlinków. Starlinki L25, które zostały wysłane na orbitę wieczorem. Wieczorem, jak się zaczynała ta noc. Niestety nie udało się zobaczyć Falcona, który też był widoczny nad Polską. Z mojego miejsca nie było widać, było sporo chmur po tej części nieba, a teraz jest całkiem niezła pogoda na obserwację Starlinków. Dopiero tuż po odseparowaniu od drugiego człona rakiety. Niebo czyściutkie, mnóstwo gwiazd, widok naprawdę fantastyczny i wreszcie ciepła noc. Trochę wietrznie, ale jest naprawdę przyjemnie. Starlinki pojawią się dokładnie nad południowym wschodem, nisko nad horyzontem, dokładnie pod gwiazdozbiorem Orła. I tam mam wycelowaną kamerę. Jest tam przy horyzoncie troszkę chmur, ale one sięgają tak na wysokość, myślę, 2-3 stopni. Później już jest wyraźne takie odcięcie tych chmur i wygląda na to, że Starlinki będzie widać. Także przygotowuję się do obserwacji. Ostrość już tutaj ustawiłem sobie na aparacie. Później około w 3:30 bodajże ma być przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a 5:20 wschód słońca. No i cały czas ma być ładna pogoda tutaj u mnie. Zobaczę, czy się uda to wszystko ogarnąć. Jakby co, to zrobię też z tego relację. A dzisiaj zapraszam właśnie na ten przelot. To relacja nie będzie długa, bo też przelot nie jest długi. Jestem ciekaw, czy w ogóle będzie coś widać. Jeszcze raz sprawdziłem mapę i wartości. Starlinki mają się pojawić na wysokości 14 stopni i będą miały jasność około 5 magnitudo, więc naprawdę mało. Nie wiem, czy się uda zarejestrować. Mój Nikon nie jest zbyt czuły, ale mam nadzieję, że tak. Została dosłownie minutka. Tak, jest godzina 2:55 i myślę, że za chwilę rozpoczniemy. No ciekaw jestem, co z tego wyjdzie. Okej, okay. Zostało 20 sekund. Myślę, że teraz czas się skupić na Starlinkach. Zobaczymy. 5 magnitudo, no to bardzo ciężko. Muszę zgasić światło, żeby coś zobaczyć. Nie widzę. Na razie nic nie widzę. Nie, to by musiała być chyba lornetkowa obserwacja bardziej. Niestety nie widzę tego. Jeszcze mam nadzieję, że coś się pojawi, ale nie. Nie, nie widać. Nie widać, moi drodzy. Nie ma szans.
No niestety, nie mam szczęścia. Znowu nie mam szczęścia. Tym razem do najnowszego pociągu. Nie. Może gdybym miał lornetkę, to by się udało. 5 magnitudo, no. To już jest na granicy widzialności ludzkim okiem prawie. Ale myślałem, że może jakieś flary będą albo coś. Ale nic z tego. Żadnego migotania. Nawet też nie było widać zwykle jasnego falkona z przodu, który się pojawia. Też go nie było widać. Koniec. Już jest po. To już jest po czasie. No chyba, że niedokładne jeszcze są. Jest trzecia. No to już. To już zdecydowanie. Po wszystkim. No niestety nie udało się. Bardzo jasny obiekt. Ale nie jest to stacja kosmiczna. Pojaśniał dosyć mocno. I teraz przez konstelację Orła przelatuje. I ciemnieje. No to taki bonusik ode mnie od Was. To taki bonusik dla Was ode mnie. Wybaczcie mi, jest godzina 3:30. Troszkę mi się język plącze. Delfin. Gwiazdozbiór delfina. I obiekt cały czas dobrze widoczny. Dosyć szybko się przemieszcza. Domyślam się, że jest na niskiej orbicie. Może sprawdzę, co to jest. Za chwilkę przelot stacji. Za 5 minut. Drogie nocne marki, z przelotu Starlinków nic nie wyszło, ale za 20 minut będzie bardzo ładny przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jak już tu jestem, to ją sfotografuję, a raczej dla Was sfilmuję ten przelot. W międzyczasie zrobiłem zdjęcia Drodze Mlecznej, tak bezpośrednio ze statywu. 3-sekundowe ekspozycje jednego z moich bardziej ulubionych miejsc na niebie, czyli okolic gwiazdozbioru Orła. To zdjęcie za chwilkę zobaczycie. Niebo jest naprawdę piękne. Drogę Mleczną widać fantastycznie. Dlatego trudno mi iść jeszcze do domu. Poczekam na ISS. Moi drodzy, jest stacja, bardzo jasna. I przy okazji słyszycie mojego synka, który się obudził. No, stacja jest bardzo jasna. Na niej nie można się zawieść. Mamy troszeczkę mniejsze ISO. Teraz znajduję się w gwiazdozbiorze. Co to jest za gwiazdozbiór? Tak, zbliża się do gwiazdozbioru Herkulesa. Z Starlinkami się nie udało, no ale Międzynarodowa Stacja zawsze dopisuje. Jest bardzo jasna. Dolne gwiazdy gwiazdozbioru Herkulesa.
I dalej leci w stronę łabędzia nad gwiazdozbiorem. Nad gwiazdozbiorem orła. Piękny, jasny, wysoki przelot na około 56 stopniach. I gwiazdozbiór łabędzia. Ale też tutaj blisko delfina. I no pięknie, pięknie się prezentuje. Jak zwykle. Jest, to jest to. Stacja jak zwykle przepiękna. Tam już się robi jasno. Już prawie nie ma nocy. Bardzo późno robi się ciemno, bardzo wcześnie robi się jasno. I tak to wygląda. A stacja sobie dalej płynie gdzieś tam w stronę Pegaza już widocznego. W stronę wschodnią. No, ale to tylko, moi drodzy, widzicie widok z 85 mm. Mam plan niedługo sfilmować dla Was stację w dużej skali przez Dobsona 12 cali. Taki jest plan na majowe przeloty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a będzie ich całkiem sporo, bo podczas jednej nocy będzie można nawet zobaczyć 4 przeloty stacji, więc najlepszy okres na obserwację właśnie przelotów ISS przed nami. Nie wiem, co to są za gwiazdy tam, gdzieś tam już przy horyzoncie. Jakieś 10-15 stopni nad horyzontem jeszcze jest stacja. Cały czas dosyć jasna. I jak zwykle przykuwa uwagę swoim majestatem i jasnością. No i tak, moi drodzy, no, Starlinki znowu niewidoczne dla mnie. Na pocieszenie piękny przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a za 2 godziny wschód słońca. Czy będą czy uda się sfilmować zielony błysk bądź miraże? Nie wiem, mam nadzieję, że wreszcie tak. Jeżeli uda mi się wstać, to Wam też dam z tego relację. Tam już na południowym wschodzie widzę Jowisz, ukazał się nad drzewami. Saturna już widziałem dosyć wcześniej. No teraz już trzeba kończyć. Dziękuję Wam, że byliście ze mną o tak wczesnej porze. Jak Wam się podobało, to poproszę, zostawcie reakcję, komentarz, subskrypcję. To niezwykle ważne dla mnie, bo pomoże w rozwinięciu kanału. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Cześć.